Witajcie. Z tej strony po raz kolejny Starkey. I widzimy się w Wario and the Will of the Wisps. Miejmy nadzieję tylko, że dzisiejszy dzień będzie lepszy dla mnie niż ostatni. I wiecie, no nie będzie takich wielkich porażek i w ogóle negatywów wszędzie. I jeszcze na wielkim wstępie, zanim coś zrobimy, muszę przydać się do mojego zapominalstwa, jak zwykle. Zapominam o moich możliwościach. W sumie było już wiele lokacji, w których mogłem tego użyć. A rzecz jasna, byłem na tyle niemądry, że tego nie zrobiłem. Więc no. Tam na dole coś było? Nie sądzę. Dobra. Chociaż, nie no, kamyk w teorii jest. Tylko, że pewnie do niego się nie dostanę. A no, no, no właśnie się nie dostanę, bo potrzeba... mi nie wiem czego. Ale jak widzicie, żaden z moich ataków nie działa, więc... to by to było, nie było. No... ktoś mówi, że później trzeba będzie się tym zająć. A na moment obecny właśnie udało się... paść w kolce milion razy, rzecz jasna. I przy okazji też udowodnić, że jednak potrafię czasem myśleć i przypomnieć sobie... no... o tej technice, która w sumie wcześniej była wymagana, żeby przechodzić lokacje, i teraz okazuje się, że w sumie też. Serio, on też tutaj? Albo mi się to tylko wydaje, albo tutaj będzie jakiś sposób na opuszczenie tej wody. Popatrzcie. Patrzcie, ile tutaj tego jest. No i jest punkt zapisu nieaktywny przez wodę. Ale dobra, to nie jest temat na teraz, tylko prawdopodobnie na później. To wypuszczanie wody. A na obecny moment, znając, że tutaj coś będzie. O, kolejny Moki. A no właśnie, można było się spodziewać, że w sumie to będzie to. Dobra, tylko kto może potrzebować tej lunety? Powiem wam szczerze, nie kojarzę nikogo, kto by potrzebował jej. No niestety, dopóki nie znajdę lunety, to nie znajdę sposobu na, wiecie, bukłak z wodą, czy tam, czy to była manierka, nieważne. Bez tego nie znajdę czegoś jeszcze, czegoś jeszcze, czegoś jeszcze, i tego zadania nie zakończę tak szybko, jak myślałem. O. No i kolejny kamyczek. Jeszcze jeden i będę mógł w sumie... budować kolejne chałupy. Chociaż nie wiem, czy jest sens. O! Aha. Wow. Fajne. Powiem szczerze, że nie spodziewałem się tego, ale fajne. Czyli wylałem tam wodę. Super. Tylko w jakim celu? Obniżenia poziomu. No jasne. Czyli dobrze myślałem z tym wszystkim. Bo muszę tu jeszcze jakiegoś wroga się znaleźć, który to, no, zaaktywuje. Z tym będą trochę większe problemy. Przynajmniej w moim odczuciu, wiecie. Dobra, nie było tematu. Mamy wszystko, co było potrzebne. Ej, te kałamarnice. Zawsze chyba będą tak samo głupie. Też chwila. Skoro jest tutaj to... chyba widzę dojście do kamyka. Bo chociaż wolałbym to sprawdzić, wiecie, niż potem żałować, że nie polazłem do niego. I tak. Dojście do kamyka plus jeszcze skrót tam.
Gliczyny nieproste to było jednak. Tylko trzeba te kołamarnico mackososie wykorzystać. Nie wiem jak na to mówić. Ale widzę, że to są spokojniejsze niż te, które widziałem tam, wiecie, w tej późniejszej lokacji de facto. Fajne. Ale nie na obecną sytuację, bo jednak teraz to obrażenia przy odbiciu będą zbyt ryzykowne. Dobra. I teraz jeszcze coś tutaj jest do załatwienia. Jestem już tam, gdzie można byłoby się spodziewać, że jestem. Nie, dalej jakieś inne miejsce. Tak więc, miejmy nadzieję, że uda mi się to rozwiązać. I w sumie wyrzutnia banik jest zablokowana przez jakąś rozgwiazdę, więc... Można było się spodziewać, że to o to chodzi. I proszę, jestem tam, gdzie właśnie się spodziewałem, że będę. Tylko po co? Bo to jest najważniejsze pytanie chyba. Po co ja tu, żebym wrócił? Chociaż pewnie jakiś powód jest, ale... Nawet jeśli mało znaczący, to wcześniej czy później będę musiał go poznać. I przy okazji też przydałoby się odkryć, gdzie teraz mam leść, tak... De facto, nie ukrywam, trochę się zagubiłem w tym wszystkim. Chociaż dobra, nie, co ja gadam, się zagubiłem, przecież to jest oczywiste. Tylko jak zwykle zapomniałem, że tutaj było to przejście. Nie widzę kolejny kamień, więc w sumie... Ja już jestem chyba za dobry na tą lokację. Coś tak czuję. Nie no, jak nic. Jestem już za mocny na to wszystko. A i tak mam z tym delikatne problemy. I tak można stwierdzić, patrząc na to, że daje się zranić i w ogóle. Dobra, tutaj to pozwala otworzyć, tak. Ale zanim coś, to chyba to będzie mi najbardziej potrzebne. No nie zdążyłem, serio. Nie, ale podoba mi się. Podoba mnie się to, co tutaj przedstawiają. Gdybym to zrobił delikatnie wyżej, to już bym miał kamienia. Super. I to chyba będzie już jeden z ostatnich? Tak, jeden z dwóch ostatnich, tak więc... Niedługo będę miał już achievement za zebranie wszystkich kamieni. Potem od razu za ulepszenie wszystkich kamieni. Co? Czemu to wybuchło? I... obfitość energii. I tu jest początek wyścigu. Chyba nie musiałem tak robić, znowu zapomniałem o mojej kulce mocy. Naprawdę przesadnie komplikuję sobie życie z tymi moimi pomysłami. Co najlepsze, nawet nie jestem w stanie wytłumaczyć, czemu ja tak komplikuję sobie to życie. Dobra, teraz gościu od map. Dawaj mapę. Dzień dobry. I na żółko? A znak? Strasznie tanio. Teraz w sumie też nie jestem w stanie się dowiedzieć, czy mam te 50% zniżki faktycznie na całe mapy i w ogóle. Czy jednak to jest tak tanio, bo to jest tanio i tyle.
No i ta lokacja jest nawet dłuższa niż bym się spodziewał. Już wiem, gdzie mam nie iść zbyt szybko. No i mamy skróta. Teraz tylko najważniejsze. Przejść przez to wszystko na tyle dobrze, żeby nie zginąć. No i się udało. Więc jest dobrze, brawo ja. I teraz tylko ostatnie wyzwanie. Serio? Było za głupie, żeby popłynąć tutaj za mną w taki sposób. Dobra, znowu te kulki blasku, które dalej nie wiem po co zbieram. I znowu trzeba będzie go wziąć, czy tym razem będę miał tu jakiś łatwiej. O, Olok. Bliżym okiem nie będę mógł powiedzieć, że go znalazłem. No przynajmniej na to wygląda. No co ja tu idę? Tak właściwie? Ktoś mi powie? Ostatnie nasiono. Teraz już jestem pewien, że jest ostatnie, więc... Tak, tu wcześniej chyba nie było. Dobra, wyrzutnia bąbelków odnowiona, to teraz trzeba się pozbyć tego przeciwnika. Wytrzymały gość. No i teraz w sumie już rozumiem, bo to jest to miejsce. Dzięki temu łatwiej można dostać się wysoko. No i się nie udało. Całuję. Nawet najprostsze czynności potrafię zlamić. Ale dobra. No, od razu lepiej. Tylko po co ja lazłem tędy? Dobra, widzę chyba jak zdobyć już pierwszy ten kamień. Tylko dalej, jak już powtarzam się i o tym wiem, nie wiem po co. Wtedy, gdzie polazłem tą ścieżką bardziej poboczną, albo się by okazało, że dalej tam i tak w tamtą stronę nie mogę poleść. I musiałem tędy. Serio? Ja wszystko potrafię tak zepsuć. Nie ma to jak zostać zranionym przez coś, czego już... A potem odbić się od tego, kiedy już tego nie ma. Dobra, i teraz czy jest skrót? Nie. I albo tam faktycznie jest lokacja zamknięta i trzeba iść naokoło, albo... Jestem już takim jełopem i lamą, że po prostu niepotrzebnie się wysilam. Chociaż w sumie celowo tu polazłem, bo chciałem zwiedzać, więc no. Ale mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Oj. Jeśli stamtąd się nie dostanę, to może stąd. Nie wiem w sumie, jaki był główny plan. Ale jaki by nie był, już mi nie jest potrzebny. Dobra. To jest to akurat już oczywiste wręcz. I w sumie lokacja... Może nie tylko dzieci nieprosta, co naprawdę łatwa w obsłudze, a jednak... No nie czuć tej prostoty jakoś wielce. Jest fajnie. Chociaż wiecie, to też, że jest tak
przenośni, czy w cudzysłowie, nie wiem co lepiej byś oddał tej sytuacji, ale bardziej w cudzysłowie, czy po prostu, no dobra, już się plączę. To, że jest łatwo w sumie może być tylko kwestią tego, że udało mi się nafarmić to wszystko, wszystko poulepszać i że tak porządnie znajdźki kolekcjonuję. Tylko tam wyżej jak się mam dostać, to może być już taka większa tajemnica. Dobra, nie było tematu. Jak zwykle coś ogarnęłem. Żeby tam jeszcze wyjść, to będzie trzeba po bębelkach jakoś sensownie łazić. A żeby tutaj po kamyk, to trzeba tylko tak. No więc zostało już tylko 10 kamyków do końca gry. Miejmy nadzieję, że je odnajdę, bo jeśli nie, to tak trochę można powiedzieć, że będzie to załamujące. Okej, okay. To mi odblokowuje przejście tutaj. Tylko pytanie brzmi po co? A, okej. Okay. Żeby wajchnąć wajchę, rzecz jasna. No dobra. Więc najważniejsza rzecz w sumie już jest za mną, czy jeszcze nie? Po co były te inne dotykajki? Tak, pamiętam, że było ich tu więcej. Najgorsze jest to, że de facto nie do końca wiem, co one otwierają. Jego? Tylko na co mi to? Też skoro jest coś takiego, to chyba tutaj coś będzie, co wymaga ode mnie ingerencji. Albo zrobili to tylko po to, żeby wkurzać ludzi. A druga opcja jest jeszcze bardziej prawdopodobna niż pierwsza. Dobra. Tu mamy fragment energii oczywiście. Jest super fajnie. W sumie tutaj jeszcze zostały mi dwie te kule brzasku. Znaczy jakiego brzasku? Blasku. Tylko nie będę ukrywał, nie do końca wiem gdzie i jak je znaleźć. Chociaż dobra, ta jest akurat oczywista. Jednak ta niżej. Pewnie też będzie oczywista, gdybym tak poszukał dokładniej. Ale mi się nie wiem, czy chce. Nawet ją widzę chyba. Jakoś od boku znaczy, że trzeba będzie wleść. Ale jak to już... Szczerze, to jest kwestia na później. Bo jednak w pierwszej kolejności chciałbym zająć się właśnie... W sumie zwiedzeniem całej lokacji, potem zajęciem się tym, czym trzeba się zająć, a na końcu już... Powrotem na piaski pustyni. O! Nie znam, że cię musiałem tutaj wleść. Aha. Fajne. Chociaż dalej... Szczerze nie wiem, czy to jest... Aha! Wow, nie, nareszcie jestem w stanie walczyć z istotami morza. Super. No, i to nie udaje, super, nareszcie mogę walczyć pod wodą. I walczyć z prądem morskim, co najważniejsze. Czyli tak to będzie. Dobra. Tak więc trzeba jeszcze tutaj trochę pozwiedzać. Już najbardziej niż zwiedzać, to trzeba po prostu poczyścić trochę lokację. Na szczęście nie żre to energii, więc... Więc jakby nie było, i tak jest dobrze. A czy na tamtym nie da się zatrzymać.
Chyba, że to jest taka... Nie wiem, z tego co widziałem to przez chwilę Ori tam może być. Dobra, wiecie co, ja już sam nie ogarniam, więc... Tam też coś było, super. Tylko co mi to daje? I dalej nie wiem co mi to daje. Też podejrzewam, że już wiadomo o co chodzi. Dobra, jednak nie. Chyba to jest dla mnie już zbyt niezrozumiałe. Albo za wolno co znowu zrobiłem. Jednak za wolno było. Dobra. To nie jest może aż tak źle, jakbym się podejrzewał. Tam sobie się podejrzewał, raczej podejrzewał, że mogło być. Dobra, czyli już widzę, co trzeba będzie zrobić. Trzeba będzie bawić się w artylerzystę. Biorąc pod uwagę odległość i inne takie aspekty, to... Nawet ciężko będzie trochę to zrobić. Ale jeśli go wystrzelę w górę, to powinno się udać. Dobra, więc jeszcze raz idziemy tutaj, bierzemy kałamarnicę i musimy go wystrzelić. Sam nie może, bo jak widzicie, kiedy sam to robi, to już... No, teraz się udało, super. No, mój poziom zdrowia już jest tak wielki, że jak widzicie, nawet kolce nie są w stanie mnie zabijać wystarczająco szybko. To było chyba łatwiejsze. Ja. I to był skrót z powrotem do tego miejsca. Super. Teraz będę musiał to wszystko przełazić jeszcze raz. Serio, tutaj też. Też wydaje się, że to jest teraz trochę już tak... Jakby to było wymagane. Tak, jakby to było wymagane właśnie, żeby przejść dalej. Zaliczenie walki po raz drugi. Taki sprawdzian wiedzy i umiejętności na temat tego, co wiesz o mocach Oriego. Życia, nie mogę do niej wejść. Nie pokażę mi, jak tam wejść. I teraz nie wiem, czy przegapiłem okazję na to, żeby ją zdobyć, czy będę mógł ją zdobyć później, patrząc na to, że te bąbelki tu się zaczęły generować. Czyli to jest nagroda po prostu za przejście tego po raz drugi. Okej. Dobra, tutaj coś było, wiecie. Znaczy nie, nic wielce znaczącego, ale było. Więc trzeba się wrócić niestety. Jak bardzo by się chciało, czy nie chciało. Na szczęście teraz dzięki nowym mocom to jest znacznie łatwiejsze, niż by mogło się wydawać początkowo. Też czuję, że w takim wypadku tamta lokacja może nie tyle była obowiązkowa, co... Znaczy nie pomagała, jeśli się ją wykonało. I czekaj, gdzie to jest? Dobra. Jeszcze tutaj przydałoby się powrócić i powiedzieć.
I się spóźniłem na bańkę. My w sumie mamy już prawie po... Dobra, prawie połowę to byłoby kłamstwo, już ponad połowę odcinka. No i właśnie, a zbyt dużo to ja nie pokazałem, chyba. No Ori, miałeś trafić w to. Mhm. Dobra, teraz tak, tutaj już zwiedziłem wszystko, co się prawdopodobnie dało i nie dało. Właśnie, ciekawe czy można... Nie, nie można koordynować bańkami w taki sposób. Ja widzę, co trzeba będzie zrobić, ja już to po prostu czuję, że wiem. Jakimś cudem przy użyciu tej gałęzi trzeba będzie móc się wybić na tyle. Nie, normalnie bym wygląda, jakbym mógł się tam przyciągnąć. To może być tylko poświata od Oriego czy coś. Ale wiecie. Jakoś tam trzeba wleźć, więc... Jak to... Dla mnie tajemnica wielka. Ale jakoś... No... Nie może być opcji, że tam się nie da. Gdyby dało się jakoś przesunąć tą gałąź, to byłoby super. Bo w ten sposób wiedziałbym już, że bańki trzeba gdzieś zablokować w jakimś konkretnym miejscu. Ale nie widzę sposobu na to, żeby je przesuwać, więc... Chyba, że czegoś jeszcze nie wiem. Nie to... Ale nie, no wątpię. Dobra, pewnie to nie był ten sposób, który oczekiwali ode mnie, ale... Co mnie to interesuje? Udało się? No udało, więc niech nie marudzą. A ja przybyłem po nagrodę. Ja się mówi, że tej lokacji nie wyprezentuję. I to tak szczerze, jakaś intuicja po prostu mi mówi, że jakbym się nie starał, 100% z tej lokacji raczej mieć nie będę. Nie ze względu na to, że... Trudno jest, tylko mówiąc szczerze, właśnie nie wiem, jak miałbym ją 100%ować. To już nie byłoby pierwsza lokacja, w której wydaje mi się, że robię wszystko, a znając, że parę procent zabraknie. Dobra. To teraz jeszcze tutaj. Spadamy spokojnie. Serio, to tyle, nic więcej tu nie ma? Nie no, oczywiście, że jest. Dobra. Czyli teraz już. Szczerze mówiąc, lecim tam, gdzie Kwolok se polas. No. Tym razem mam nadzieję, że ten pokój nie będzie miał dla mnie żadnych tajemnic i niespodzianek nieprzyjemnych. No nie ma, więc można płynąć. Dobra, do Kwoloka było w tą stronę, tędy. I on poszedł tu gdzieś. No tak, czyli tak jak myślałem jednak. Dobra, może nie tak jak myślałem, ale jak była jedna z moich teorii, trzeba było tędy przejść dopiero teraz, bo bez tego bym nie przedostał się. Może fajnie by było, gdybym też tak nie spamił ciągle w przycisk szarży, bo... No, mogło to doprowadzić mnie do śmierci nawet. Oj, widzę światło, a jak ja widzę światło, to ja nie odpuszczam. I teraz najważniejsze. Tak, pod wodą też mogę kopać w piachu. Chociaż to chyba już sprawdzałem nawet. Mhm. Mech, tam nie przelezę. Chyba, że przelezę, ale w jakiś ciekawy sposób trzeba gdzieś tam dostać. Chociaż nie no, patrząc na to, jak to jest przedstawione, to raczej nie ma szans. O, Moki!
Oj. Chyba wiem, co się stanie. Będzie walka. Albo go zażre. Tak. I będzie walka. Ej, chwila, to jest to coś, co my uwolniliśmy z młyna? Teraz bitwa czy ucieczka? Czyli, że ucieczka, znowu. Dobra. Ja już nie takim wyzwaniom sprostałem, więc... Będzie bitwa chyba. Tak. Nawet nie będę się oszczędzał. Jeśli mam pokonać to coś i Kwoloka, tak de facto, to nie czuję niczego lepszego niż właśnie błyskawice. Tylko że mam tutaj źródło energii bądź co bądź. Aha. Czyli de facto większe wyzwanie, bo trzeba będzie się liczyć z tym, że jest tu woda. Wow. Będę mógł się spodziewać, że tak się zakończy. Ale jakby nie było, tak jak jestem w stanie to wygrać. I to czuję. Dobra, szybko. Trzeba nazbierać energii na błyskawice. Gdy już posiądę błyskawice, to już wykończyć Bewoka. Dziękuję. No. W czasie poniżej 2 minut? Czy to był jakiś achievement? Aha, czyli że on porwał Kwolokę? Czy co teraz? Wow. Czyli udało się uwolnić i on odda teraz tego duchownika. Ktoś mówi, że to koniec dla Kwoloka. Ten Kwoloka, nie wiem jak na niego mówić. Ale nie oddał siły lasu. A nie, dobra, siła lasu sama chyba się wydostała. Oj. Czyli, że zginął. Biedny żabeł. Ale przynajmniej odzyskałem siłę lasu. Mam już 4. To jest w sumie pocieszające, bo to znaczy to, że już niedługo będę mógł iść po ostatniego ognika. Ale mocno smutne, nie będę ukrywał. Dobra. Teraz gdzie była... Gdzie był ten kamień, ta ruda? Ale widzicie, no... Wow. Można było się spodziewać, że coś będzie, ale spodziewałem się, że to będzie kolejna bitwa, jeśli już robi jakaś ucieczka, ale nie wiem, że przed Kwolokiem. Czy Kwolokiem, nie wiem jak dalej na niego mówić.
No i teraz największe pytanie, jak się tam dostać? Mam już chyba wszystkie moce? Nie, dalej czegoś jeszcze nie mam. Chyba, że tędy jakoś. Nie, no musi być jakieś tam wejście. A innego rozwiązania nie widzę. Ja myślałem, że to można było zdobyć tylko podczas tej całej ucieczki. Nie, jest jakieś wejście od spodu chyba. Dobra. W sumie tym się zajmę może kiedy indziej. No chciałem kiedy indziej, ale nie mogę. To jest sprzeczne z moją naturą. Bądź co bądź. Żeby pomijać coś, co widzę i co prawdopodobnie wiem, jak właśnie znaleźć. I właśnie tutaj wcześniej siedział Kwolok. Chciałem Kwolok, więc może tutaj coś będzie wartego uwagi. Poza tym, że jest tutaj jakiś mocny skrót. Chwila. On? Ma tu gdzieś swoją pojawiarnię? Jeśli tak, to coś tutaj jeszcze może być ukryte. Nawet lepiej niż mi się wydawało. Bo takie są tylko z pojawiarni specjalnych. Nie, coś tam musi być. Ej ty, no pomóżcie mi, a nie. Przeciwniki jedne. Nie, dobra. Czyli, że chyba się tam nie dostanę. Jestem za głupi na to. No i niestety wygląda to tak, że nie wejdziesz tutaj, jeśli nie wlazłeś tu jeszcze podczas ucieczki. Jeśli serio tak to jest... sprytne, dobra, jednak to nie jest aż tak źle, jak myślałem. Jak zwykle trzeba było trochę pomyśleć, a nie tylko narzekać na wszystko. Pasówka, jak widzę. Za dużo się poobijałem i mam za swoje. Dobra, jest. Mamy kolejny kamyk. Dobra. Można już stąd wyjść. I wow. Ale naprawdę szkoda mi tego Kwoloka, czy jakby go tam nie nazwać. Był taką pozytywną postacią, bądź co bądź. On w sumie dał nadzieję Oriemu na uratowanie swojej tej kół. On powiedział wszystko. No niestety. Udało się. Chociaż znając Oriego dosyć dobrze, nawet w pierwszym części wiadomo, że to jest gra bardzo smutna, więc... Dobra. Co ja będę teraz gadał o tym, czy to jest gra smutna, czy nie. Zbierajmy po prostu, co zostało do zebrania. 100%ujmy tą lokację, albo ile się tylko da i tyle. No i niestety smutne wiadomości. Jak zdobyć ostatnią znajdźkę w tej pobocznej lokacji, więc wow. Wszystko super. Teraz będziemy powracać właśnie na odmyt Kwoloka. Tam Kwoloka dalej, nie wiem jak mówić. Ale zanim to... Gdzie jest ta lokacja? No nie jestem w stanie po prostu nie zaliczyć tego wszystkiego, kiedy już mam okazję. Ale powiem szczerze, naprawdę już pomoże, że powtarzam, takiego obrotu spraw się nie spodziewałem. Spodziewałem się, że może uda się, powiedzmy, go ten pokonać i tak dalej, że do czegoś takiego mogłoby dojść. W sumie nawet było widać już po jego oczach, że coś jest nie tak. Spodziewałem się, że może dojść do jakiegoś czegoś, ale sądziłem, że uda się go odratować. Bądź co bądź byłem taką dosyć istotną postacią, przynajmniej w moim odczuciu. Bo nie wiem, jak tam ogólnie w całym rozrachunku jest.
No dobra. I jesteśmy w tej wodzie, która mi dawała spokoju. No i właśnie, zaliczone. Teraz tylko z powrotem do wody, bo w wodzie bezpieczniej. I chyba też gdzieś była kiedyś teleportacja, ale już jej nie ma, więc tak. Najbliżej i najbezpieczniej będzie tutaj. A, nie mogę się teleportować z wody. Super. Albo to jest kwestia tego, że to nie jest bezpieczny teren. Dobra. Teraz też nie? To maska jest w pobliżu. Chyba nieważne, jaki to byłby powód, czy w ogóle, no... Muszę się wyteleportować stąd czym prędzej. Albo wydostać. Chyba prędzej się wydostanę, niż wyteleportuję. Chociaż wiecie co, jak by mi było z tym kwolokiem, jak zwał tak zwał? Bo częściej się przysłużył trochę. To nie mówię tylko o tym, co zrobił dla nas i w ogóle. Ale... mówię też o tym, co zrobił dla w sumie całej krainy. Bo ja walczyłem z nim, jak on był skażony czy coś. No wiecie, tam przed chwilą. I udało się usłabić tego dziwnego potwora, którego już spotkaliśmy przy oczyszczaniu młyna. Ale tak naprawdę to właśnie... Żabeł go pokonał tak całkowicie, więc... Więc tak de facto to on, można powiedzieć, że jest bohaterem tej sytuacji. Chociaż tak... Możliwe, że też gdyby nie on, to by nie doszło do tych wszystkich problemów i... w ogóle. Przynajmniej w tym miejscu. I dalej są smutni moki. Dobra, tylko gdzieś to jest cały ołtarz Kwoloka. Tutaj było ciągle, czy dopiero teraz? W sumie nie wiem. Kolejny wielki bohater odszedł. Dobra. W takim wypadku teraz... na polany budować, sadzić. Na zakończenie tylko chciałem zabrać jeszcze jedną potem kulkę, którą pominąłem i wiem jak zdobyć. No i możliwe, że następny odcinek, 15, będzie już tym ostatnim. Chociaż oczywiście jest to wszystko moja spekulacja, bo patrząc na to, ile jeszcze rzeczy potrzebuję, to... no, wiecie, może tu być jeszcze więcej lokacji niż mi się wydaje, ale dobra. Dobra. Buduj kolejne domy. Coś tyle mogę zrobić. I w nich pewnie będą pochowane jakieś rzeczy, więc... może warto byłoby tam pozaglądać. Chociaż jest sens teraz coś jeszcze robić? No nie wiem. Dobra, tutaj ta chałupa powstała, więc zobaczmy co tam jest teraz. Może jakieś zadanie albo coś. Dobra, 92%, więc już prawie wszystko w tej lokacji mamy zrobione. Tam już byłem. Dobra. Mi to miejsce stało się już dosyć piękne. Ale tak czy jak... jeszcze daleka droga przede mną, żebym był usatysfakcjonowany ze swoich osiągnięć. No. Ostatnie. Niebieski mech. Niebieski mech. Tylko teraz, gdzie on pozwoli dojść? Jakieś nowe miejsce, czy tam, gdzie już byłem? Okej.
Jaryśniara. Jej, udało się. Wątek ogrodnika ukończony. Teraz zostało tylko ostatnie rzeczy do zbudowania. W sumie ostatnia rzecz. A co w ogóle tutaj lezę? Nie wiem. Dobra. Jaki tego by nie był powód? Właśnie zobaczmy, czy coś z tych kamieni, które znalazłem, można ulepszyć. No w sumie można. Wszystkie kamienie ulepszone. Więc co by mi nie zostało, ostatniego kamienia się już nie ulepsza. No, to na zakończenie dzisiejszych w sumie przygód prawie całkowite. Pokażę wam jeszcze moje statystyki. I mamy w sumie butelkę wody, tak przez przypadek odkryłem. Okej. No, ale chciałbym pokazać moje piękne statystyki. No, a więc tak. Wszystkie informacje. Jeden kamień, kilka ogniw, jedna moc. No, widzicie, wszystko już jest prawie zaliczone. Tylko... Przedmioty do zebrania? Co? Chciałbym się zastanawiać, co to są za dwie rzeczy, bo są zablokowane. Dobra. Teraz mogę de facto niby zajrzeć do tych innych chałup, tylko czy tutaj coś w ogóle jest takiego wartego uwagi? Dobra, czyli jeszcze tylko 8 kamieni, czy tamtej rudy gorleckiej. Mamy wszystko, widzicie? Gra naprawdę niechybnie się zbliża ku końcowi. A ja dalej nie jestem przekonany, czy... Wiecie co, nie. Zobaczyłem kamień. To ja ten odcinek zrobię długi, nawet jeśli się nie wrzuci do jutra. Ale ja po prostu nie mogę. Po prostu jak widzę, że już mogę dokończyć, wiecie... Kolekcjonowanie większości rzeczy, to... Ja sobie nie mogę odpuścić, po prostu. Dobra. Oczywiście się pokułem o kolce, bo jakby inaczej. Inaczej się nie da, niż pokuć o kolce. Dobra. Rzucamy piłeczką. Jeszcze jedna piłeczka. I tak, ogniwo, blask najpierw. Jest tylko ten blask? Nie, no chyba blask mi się przewidział w takim razie. No ale proszę. Kawałek ogniwa zaliczonym. To teraz po kamień. W sumie kamień będzie jeszcze łatwiejszy do zdobycia w moim odczuciu. Tylko... Właśnie, tylko trzeba nie zamrażać tej wody. I ostatni kamień z gry, czym klejnot, jest nasz. Dziękuję bardzo. I teraz czy mam 100% lokacji, czy dalej nie? I dalej tu coś jest poukrywane. Nie no, blask jest. Tutaj też coś jest i w ogóle. Tu. Wiecie co, jak nic, jeszcze czeka mnie dużo szukania. Ale jakby to było, albo nie było, tak czy siak jestem pewien, że uda mi się odkryć wszystko, co chciałem.
Dobra. Mogę się teleportować, więc wracam w sumie tutaj znowu. Nie wiem po co tak prawdziwie, ale... No ale znowu. Teraz tak. Może gdzieś tutaj znajdę jednak ten blask cały. Może nie jest jednak z tamtej strony, tylko z tej. No właśnie. Dziękuję bardzo, kolejne zdobyte. I czy jest 199? Czyli stówki nie mam z jakiegoś powodu. Albo chodzi o ten głupi wyścig, albo ja już naprawdę nie ogarniam. Ale dobra, to nie jest sprawa na teraz. Na obecny moment wracamy tutaj znowu. I wiem, że odcinek już ponad 50 minut, trudno, dobiję godziny nawet. Ale ja nie mogę po prostu. Ja nie mogę przerwać. W takim tempie na pewno to będzie przedostatni odcinek. Związany z fabułą. Za znajdźkami zobaczymy. Chyba, że naprawdę gra ma dla mnie jakąś niespodziankę, o której nawet nie śniłem, że ona się tu odbędzie. Dobra. Jeszcze raz. Co my tu mamy? Cicho, macka. Gro, nie wykrzaczaj, proszę. Tak. Dobra. Trzeba być na samym szczycie. Nie, z tego się nie da zarzucić w pełni ładowanej kuli. Dobra, wiecie co? Chyba to dla mnie zawsze pozostanie już tajemnicą. Myślałem, że może właśnie w taki łatwy sposób, ale... No ni cholery się nie da. W takim wypadku w sumie nie będę już się z tym męczył teraz. Lecimy po prostu do górnika, dajemy górnikowi wodę i na tym kończymy dzisiejszą przygodę, że tak zrymuję delikatnie. Też w sumie dzisiejszą przygodę z Orim, bo jeszcze... Chyba dzisiaj pora na Divinity. Tak, chyba dzisiaj właśnie Divinity. A co idę tędy? Tam chyba dom była szybsza droga. Dobra. I teraz tak, okej. A ci już tu nie będę przejmował jakieś szczególnie, bo to po co? Dobra, jest. Aha, jakaś kamienna tabliczka. Najstarszy kamień mapy. Tutaj jestem już pewien, że to będzie gdzieś tam. Pierwsza sprawa. A druga, nawiązanie do tego, co było w pierwszym Orim. Zresztą, nawet jeśli to nie tu, to jestem przekonany, że wcześniej czy później odnajdę ten kamień mapy. Dobra. Więc tak, tutaj trzeba było wziąć sobie to coś, rzecz jasna. Po prostu tutaj jest groźniejsze niż tam było to wodne. Wystrzelić z tym, zrobić szarże i dasz, hyc, i dasz, hyc, i szarże, hyc, hyc. I to, hyc, i szarże. Dobra. Teraz mogę już iść po... serce bodajże. Tak. Oh,
No więc właśnie. Piękne i w ogóle super. Ale co czeka dalej? Dowiemy się już w następnym odcinku. Wiem, że jak Polsat i w ogóle. Ale trzeba. Tak więc, standardowo wychodzę tym razem z wami do menu. 79%. Prawie 80% chociaż. Wiecie, co mi tak zadowala i cieszy? Jesteśmy już przy zbieraniu ostatniego ognika, a to dalej 20%. Tak więc, coś mi mówi, że gra może być tak delikatnie dłuższa niż sądziłem. Ale jakby nie było, na dzisiaj, jak już mówiłem, koniec. Jeśli wam się podobało, zostawcie tego lajka, napiszcie swoją opinię dalej. Na to czekam. I w ogóle dziękuję za waszą obecność. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej.